Siemanko, witam was w kolejnym odcinku mojego vloga. Postanowiłem, że uporałem się z miotem szczeniaków i będę nagrywał tego vloga częściej. Plan jest taki, żeby te kilka minut vlogowych pojawiało się codziennie, ale nie wiem, czy mi się uda, bo wiem, że są takie dni, kiedy po prostu tego czasu nie mam. Dzisiaj jest czwartek. U mnie czwartek i niedziela to są dni, kiedy kluchy dostają mięso albo kości, więc dzisiaj kupiłem kości schabowe, zaraz dostaną. Już wiedzą, co się święci, bo widzę tutaj niezłe podniecenie. Będę za chwilę jeszcze dosiewał sobie trawę i trochę rzeczy porobiłem już tutaj na podwórku w Nadbużańskiej Dolinie. Pewnie nie poznacie tego miejsca za chwilę na filmie. Jest masę pierdół, które po prostu leżą mi na podwórku, które czekają na to, żeby skończyć. Mam płyty, bo postanowiłem w końcach, które robię na lato, dach wymienić na blachodachówkę, a pod blachodachówkę położyć płytę, żeby się tak nie nagrzewały, chociaż one i tak cały dzień siedzą na podwórku. Jeżeli w końcach spędzają czas, to tylko w nocy, w lecie. Mam słupki, tam leżą i deski na kolejny kojec. Słupki, bo postanowiłem sobie odgrodzić takimi płotkami kawałek ogródka i oczko wodne, bo przecież ryby nie mogą sobie spokojnie popływać, bo co chwilę tam ktoś się kąpie. Kluchy będą miały basen, a ja za chwilę pokażę wam wszystkie cztery kluski, które są ze mną teraz. Dostaną po kostce, a ja zabieram się za dosiewanie trawy i do sypywanie ziemi, bo chciałem sobie zrobić taki jeden swój zakątek, gdzie będę miał po prostu trawę niewydeptaną, nienasikaną i nie żółtą, tylko zieloną trawkę, gdzie będę mógł sobie jak Cejrowski pochodzić gołymi stopami. Także ja się zabieram do roboty, a resztę zobaczycie na filmie. Pozdrawiam, siemka! Bella! Gdzie mięsa jest zawsze spokojnie, Archie. Tutaj wam pokażę to miejsce, w którym próbuję sobie wyrównać trawę i dosiać ubytki, bo przecież kluski tutaj sobie biegały cały czas. I od sikania w trawę po prostu ta trawa pożółkła i się wypaliła, ale mam już na to sposób, na pewno napiszę o tym bloga. I tym sposobem nie jest tylko płotek, który sobie zrobiłem, muszę tutaj jeszcze tą trawę dociąć, bo nie mogę kosiarką dojechać do samego płotka, więc zaraz biorę ziemię, którą kupiłem, dosypuję i wyrównuję i dosiewam trawę. A tutaj jest kto? Belka, co tam dobrego takiego masz? Co masz dobrego, Belka? Ale dobry, co? Aha. Takie dobre. Ziemia uniwersalna. Wspieram lokalnych przedsiębiorców, bo firma Woka znajduje się 15 km ode mnie, więc taką mam tutaj żyzną ziemię pod posianie trawy. No i chyba pochwalę wam się najważniejszym moim osiągnięciem na przestrzeni ostatnich tygodni. Od 17 dni nie piję monsterów. Woda, o wiele lepiej się czuję, nie chce mi się spać po południu, na pewno trochę schudłem, woda,
brakuje mi tego smaku, bo nie powiem, no... Uwielbiałem Monstery nie przez to, że działały pobudzająco, ale przez ich smak. No ale czego się nie robi dla swojego zdrowia. Kiedy był taki tydzień, że praktycznie codziennie zasypiałem po południu, zjadłem posiłek od razu, w przeciągu 5 minut szedłem spać i stwierdziłem, nie, idę robić badania. Zrobiłem sobie badania, oczywiście mój organizm wszystko zniesie, odpukać. Badania wyszły super, pomimo tego, jak ja się odżywiałem i ile tych Monsterów dziennie piłem. No ale postanowiłem, że skoro zrobiłem badania, skoro ciągle chce mi się spać w ciągu dnia, to zmieniam to, przestaję pić Monstery i mam nadzieję, że wyjdzie mi to na zdrowie. Na razie tylko z takich smakołyków pitnych to nie mogę odstawić Pepsi Zero, bo po prostu na jej punkcie wariuję. No ale nie można porzucić wszystkich nawyków. Muszę sobie coś zostawić, chociaż jedną rzecz, która będzie mnie uszczęśliwiać w życiu, nie? Jadę taczką wysypać ziemię. Belka! O tak o! No to jeszcze chwilę poczekamy na dowóz ziemi, bo tutaj mam miłośnika przytulanek i miziania, tak? Tak, Belka, tak. Największy ubytek w trawie mam tutaj spowodowany puszczeniem kabla do oświetlenia, tutaj do wybiegu i do monitoringu. I przede wszystkim postaram się zasiać tu trawę w miejscu, gdzie po prostu kopałem dół na ten kabel. Mam tutaj trawę, którą posiałem w tym miejscu w tamtym roku. Ona bardzo ładnie mi się rozrosła, pamiętacie? Aferę z tym, że zamiast trawy wyrosły mi pomidory. Tutaj ziemia jest przekopana, wczoraj spulchniona, więc można śmiało sobie dosypać lepszej jakości ziemi, później ją rozgrabię. No, pomocnicy chętni do pracy. Tylko niestety, gdybym ja je tu wpuścił, to marne szanse widzę na powodzenie misji dosianie trawy. Trawkę już sobie, w sensie miejsce pod trawę przygotowałem, dosypałem, sporo tego, nie? Sporo tych placków było wypalonych. Teraz to rozgrabię grabiami, no i postaram się dzisiaj zlać to wodą, a w jutrzejszym odcinku będę dosiewał tutaj trawę. Jeszcze słów kilka do was powiem za chwilę. Teraz sobie pograbię. Miejsca pod trawę wyrównałem. Dzisiaj postaram się zlać to wodą. A jutro, tak jak wcześniej wspomniałem, Anty już się kopnie w oczku. A jutro, jak wspomniałem, będę tutaj dosiewał trawę. Mam takie marzenie i plan, że po prostu zrobię coś samemu, taki swój mały azyl, gdzie będę miał zieloną trawkę. Naprawdę zieloną i po prostu będę mógł tutaj wejść w nocy, po ciemku, zamkniętymi oczami i nie będę musiał się bać, że wdepnę w jakąś kupę. Bo cztery kluchy biegające, długowłose, które potrafią zjeść. Uwierzcie mi, że zostawiają tych min niespodzianek sporo. Dwa razy dziennie staram się je zbierać, żeby na bieżąco było tu ładnie i czysto. I tak na koniec, dla wszystkich, którym podoba się taki materiał i chcecie, żebym te vlogi nagrywał częściej, a może nawet codziennie, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, bo to pozwala zwiększać zasięgi. I zostawcie subskrypcję.
Oczywiście nie jest to żaden poradnik dla ogrodników, bo ja ogrodnikiem jestem od kilku miesięcy. Dopiero od kilku miesięcy uczę się, jak działać w ogrodzie, jak sprzątać dom, więc bardziej to będzie instruktaż miłości do psów od młodego hodowcy, który uczy się wszystkiego, bo mieszka sam. Dlatego życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam, mam nadzieję, do jutra. Siemanko, hej!